Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od Polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o motyw cierpienia po stracie bliskich, w którym trzeba się odnieść do Antygony Sofoklesa, może wyglądać tak. Najpierw wstęp: Cierpienie po stracie bliskich to temat uniwersalny, ponieważ śmierć jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. A Najantar śpiewała, że nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los, trzeba będzie stracić. Najtrudniejszą kwestią związaną z cierpieniem jest jednak nie tyle akceptacja losu, ile poczucie samotności. Człowiek, który utracił bliskich, musi sam radzić sobie z emocjami. W przypadku bohaterów Antygony zmierzenie się z taką sytuacją było nie do zniesienia. Jedynym wyjściem, jakie dostrzegali wobec odejścia ukochanych, była własna śmierć. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. W dramacie Sofoklesa zostały opisane dalsze losy Antygony i Kreona. Władca, rozczarowany zachowaniem Antygony, skazał ją na śmierć przez zamurowanie żywcem. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że tą decyzją doprowadzi samego siebie do rozpaczy. Antygona popełniła bowiem samobójstwo, powiesiła się. Hajmon, syn Kreona, a jej narzeczony był gotowy nawet popełnić ojcobójstwo. Jednak w końcu sam postanowił odebrać sobie życie i skończył leżąc ze zwłokami swojej ukochanej. Eurydyka, żona Kreona, Także popełniła z rozpaczy samobójstwo. W ten sposób władca. Teb stracił wszystkich najbliższych. W takiej sytuacji nie było innego wyjścia niż śmierć. Błagał los o zakończenie cierpienia, lecz tak się nie stało. Okrutne wydarzenia nawiedzające jego rodzinę były dla Krona karą za złamanie boskiego prawa. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, by był on funkcjonalny. Wspomnienie o Antygonie pojawiło się w micie o rodzie Labdakitów, spisanym w mitologii Jana Parandowskiego. Nad jej rodziną ze sprawą dziadka Lajosa wisiało fatum. Sprawiło ono, że straciła matkę Jokastę, która popełniła samobójstwo, ojca Edypa który oślepił się i sam siebie wygnął z królestwa, oraz braci Polinejkesa i Eteoklesa, którzy stoczyli ze sobą bratobójczą walkę o władzę. Wbrew wcześniejszej umowie Eteokles po roku rządów nie przekazał berła Polinejkesowi, wskutek czego rozcieczony brat urządził wyprawę na Teby. Obaj zginęli w walce, a nowy władca, Kreon, zakazał grzebania ciała Polinejkesa, ponieważ był on zdrajcą. Antygona sprzeciwiła się jednak zakazowi i pochowała ciało, za co została skazana na śmierć. A teraz, jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. W dramacie Sofoklesa widać jak na dłoni, że cierpienie po stracie bliskich może być dla człowieka żalem, z którym nie może sobie poradzić. Zarówno Hajmon, jak i Eurydyka widzieli wyjście jedynie we własnej śmierci, w związku z czym popełnili samobójstwo. Kreon również błagał los o odebranie mu życia, Wiedział bowiem, że nie ma większego cierpienia niż samotność po śmierci najukochańszych. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzi Ci. Link umieszczony w opisie.